Czasami dobrze wyjść nieoczekiwanie z pociągu, aby odkryć nowe miejsce. Odkryli je 5000 lat temu nasi praojcowie, właśnie tutaj zakładając swoje pierwsze osady. A w 1847 roku Dolice połączyły się ze światem poprzez sieć żelaznych dróg. Mało kto wie, że to właśnie tutaj, w Dolicach, wybudowano jedną z pierwszych na trasie ze Stargardu Szczecińskiego do Poznania pełną infrastrukturę stacyjną. Podróżni mieli tutaj wszystko, czego potrzebowali. Działały dwie nastawnie, a bocznice oraz specjalna rampa służyły przede wszystkim do załadunku koni i bydła. Tylko inne były pociągi, bo parowozy zostały 30 lat temu zamienione na jednostki elektryczne, a tych ostatnio jakby dużo mniej. Niedaleko od dworca powstało zachowane do naszych czasów niezwykle charakterystyczne osiedle domków pracowników kolei żelaznej. Z czasem większość tych czworaków przebudowano. Natomiast zasadniczy układ architektoniczny starej osady nawiązuje do czasów jej założenia, a więc do XIII wieku. Mniej więcej od połowy XIX wieku datuje się wyraźne ożywienie gospodarcze Dolic. Funkcjonował węzeł kolejowy oraz stacja kolejowa. Była poczta, działała bardzo znana i prężna gorzelnia oraz warsztaty rzemieślnicze. Było 127 budynków mieszkalnych, 12 budynków fabrycznych i 135 budynków gospodarczych. Powoli ze wsi Dolice stawały się miastem. Na starych pocztówkach wyraźnie dominuje sympatyczny, małomiasteczkowy charakter zabudowy. W pierwszej dekadzie XX wieku z dobrym skutkiem działały tutaj nawet 2 lub 3 hotele, co świadczy o randze i ówczesnej popularności Dolic, jak się przez wieki ta miejscowość nazywała. Od paru lat nie pracuje już niestety gorzelnia, znana onegdaj z produkcji wybornego spirytusu jęczmiennego. Ciekawy, czekający na lepsze czasy budynek, będący dobrym przykładem budownictwa industrialnego sprzed ponad 100 lat. Obok niewielki pałac, kiedyś należący do zarządcy gorzelni, o ciekawej historii. Podobno w czasie II wojny światowej przetrzymywano tutaj francuskich jeńców. W krajobrazie Dolic nie widać wszechobecnych bloków budowanych w drugiej połowie XX wieku. Dominuje niska zabudowa domów jednorodzinnych, często ponad stuletnich. Wiele z nich wraca do dawnej świetności. Są dobrze zachowane, typowe dla Pomorza budynki ryglowe, wypełnione cegłą. Niektóre z kunsztowną snycerką pochodzącą z przełomu XIX i XX wieku. W centrum rzuca się w oczy obecnie starannie odnowiony urząd pocztowy, kontynuujący dobre tradycje. Chociaż w epoce komputeryzacji ludzie piszą coraz mniej tradycyjnych listów czy świątecznych kartek. Kolejne pokolenie mieszkańców Dolic zaczyna swoją edukację w również odremontowanym budynku szkoły, rówieśniczki poczty. Najcenniejszym jednak obiektem jest tutejszy kościół. Architektoniczny zapis nie tylko lokalnej historii. Świątynia to bardzo udane połączenie różnych stylów. Wymurowany z nieregularnych granitowych głazów, spojonych zaprawą wapienną i otynkowany. Renesansowa bryła z umiejętnie wkomponowaną wieżą z XVIII wieku. W 1945 roku został doszczętnie splądrowany i zbezczeszczony przez wojska radzieckie. We wnętrzu ciekawy, rzadki przykład późnorenesansowego, manierystycznego, poprotestanckiego ołtarza pochodzącego ze zniszczonego w czasie wojny kościoła w Morzycy. Ten cenny zabytek datowany jest na rok 1613, a ufundowała go znana rodzina Wedlów, wielkich pomorskich właścicieli ziemskich. Obok drewniana ambona, młodsza od ołtarza o niewiele ponad 100 lat, z tradycyjnymi wizerunkami ewangelistów. Strop zdobią współcześnie powstałe malowidła, dobrze jednak wkomponowane w architekturę wnętrza świątyni. Belgijski pisarz i publicysta De Graal, którego losy II wojny światowej rzuciły w te strony, napisał kiedyś, że mała Ina koło Dolic to rzeka, która oddała się marzeniom i nie ma w tym stwierdzeniu ani cienia przesady.
ponad 50 km długości i obejmuje ponad 420 km kwadratowych dorzecza. Miejscami leniwie meandrująca przez szeroką dolinę, miejscami dzika, miejscami o uregulowanym biegu. Chwilami marzy, by być atrakcją turystyczną tego terenu, by po chwili starać się być bystrym, prawie górskim potokiem, podkreślającym siłę niesionej przez nią wody. A nad jej doliną czytelne resztki starego grodziska, od którego zaczęło się dolickie osadnictwo. Kryjące jeszcze wiele tajemnic, niewielkie wzgórze, usypane przed wiekami przez naszych praojców. Dolice, jeszcze mało znana, jeszcze nie w pełni odkryta miejscowość, położona gdzieś między tymi większymi i bardziej zapisanymi w historii regionu, ale może właśnie z tego powodu bardziej urokliwa i może właśnie z tego powodu bardziej warta poznania?